Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 18 listopada 2014 roku połączonych wniosków. Punkt pierwszy. Grupy posłów z 26 kwietnia 2012 roku o zbadanie zgodności. Punkt A. Artykułu 7 ustępy 1 do 5 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin, a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymieniony przepis jest nierozerwalnie związany z całą zaskarżoną ustawą, z artykułem 2, artykułem 20, artykułem 21 ustęp 1, artykułem 22, artykułem 31 ustęp 3, artykułem 64 ustęp 1 i 3 oraz z artykułem 217 Konstytucji. Punkt B. Artykułu 1 ustęp 1, artykułu 3 ustęp 1, artykułu 4, artykułu 7 ustępy 1 do 5 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z artykułem 2, artykułem 32 ustęp 1 i 2, artykułem 64 ustęp 2, artykułem 84 i artykułem 217 Konstytucji. Punkt C. Artykułu 1 ustępu 1, artykułu 3 ustęp 1, artykułu 6 ustępy 1 i 2, artykułu 7 ustępy 1 do 5 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z artykułem 2, artykułem 31 ustęp 3, artykułem 64 ustępy 1 i 3 oraz z artykułem 21 ustęp 1 Konstytucji. Punkt D. Artykułu 27 w związku z artykułem 17 i w związku z artykułem 19 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2 Konstytucji. Punkt E. Artykułu 2, artykułu 3 ustęp 1, artykułu 5, artykułu 6 i artykułu 27 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z artykułem 2 Konstytucji. Punkt F. Ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 118 ustęp 1 oraz artykułem 119 ustęp 1 i 2 Konstytucji. Punkt 2. Grupy posłów z wniosku z 10 maja 2012 roku o zbadanie zgodności artykułów 1 do 26 w związku z artykułem 27 ustawy powołanej w punkcie 1 litera a z artykułem 2 Konstytucji, a w szczególności z wynikającymi z niego zasadami należytej legislacji podatkowej, zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, orzeka. Punkt pierwszy. Ustawa z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest zgodna z artykułem 2 i artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 7 ustępy 1 do 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 217 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 1 w związku z artykułem 64 ustęp 3 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 3 ustęp 1 i artykuł 4 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z artykułem 32 i artykułem 84 Konstytucji.
Punkt czwarty. Artykuł 17 i artykuł 19 w związku z artykułem 27 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są zgodne z artykułem 2 Konstytucji. Punkt piąty. Artykuł 2, artykuł 3 ustęp 1, artykuł 5 i artykuł 6 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są zgodne z artykułem 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą określoności prawa. Punkt 6. Artykuły 3 do artykułu 7 ustępy 1 do 5, artykuł 8, artykuł 9, artykuł 14, artykuł 15 ustępy 1 do 3 i artykuł 21 punkt 2 w związku z artykułem 27 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są zgodne z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 3 ustęp 2 i artykuł 9 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są zgodne z artykułem 118 ustęp 1 i artykułem 119 ustępy 1 i 2 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod orzeczeniem mają miejsce właściwe podpisy. Proszę o zajęcie miejsc. Podstawowe motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Zbigniew Cieślak. Bardzo dziękuję. Przedmiot zaskarżenia jest bardzo szeroki. Uzasadnienie też będzie odpowiednie do tego przedmiotu kontroli. Ja przedstawię 33 tezy, które będą rozwinięte w uzasadnieniu. Wnioskodawca formułuje w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku od kopalin zarzuty zarówno o charakterze merytorycznym, jak i formalnym, kierując się podstawowym założeniem, że ustawa ta została uchwalona i ukształtowana przez parlament z przekroczeniem reguł ustanowionych w Konstytucji dla nakładania obowiązków podatkowych. W pierwszej kolejności Trybunał Konstytucyjny ustosunkował się do zarzutów dotyczących naruszenia procedury ustawodawczej, ponieważ ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności z tej przyczyny spowodowałoby najdalej sięgające skutki prawa. Zarzuty wnioskodawcy dotyczące trybu uchwalenia ustawy o podatku od kopalin dotyczą naruszenia dopuszczalnych granic wnoszenia poprawek do projektu ustawy, artykuł 118 ust. 1 oraz artykuł 119 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz niedostatecznej gruntowności i obszerności, tu cytat, dyskusji nad projektem. Przy tym naruszenie wyznaczonych granic poprawek do projektu w uzasadnieniu wniosku zostało, dziękuję, połączone z treścią normatywną zamieszczoną w artykule 3 ust. 2 i artykule 9 ustawy o podatku od kopalin, a przez to przedmiotem kontroli uczyniono właśnie te przepisy. Oczywiście z poszanowaniem kompetencji Trybunału określonej w artykule 42 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W nawiązaniu do tego Trybunał przypomniał, że poprawki do projektu ustawy polegające ze swej istoty na uzupełnieniu tekstu ustawy o nowe elementy muszą pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez wnioskodawcę. Przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu powinny pozostawać w odpowiedniej relacji do jego treści, zmierzając do modyfikacji pierwotnej treści projektu, a nie do stworzenia nowego projektu. Tak było na przykład w wyroku o sygnaturze P11/08. Poprawki mogą nawet całkowicie zmieniać kierunki rozwiązań przyjęte przez podmiot realizujący inicjatywę ustawodawczą, o ile jednak mieszczą się w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu. Ustawa zasadnicza nie wymaga, aby projekty ustaw były przedmiotem rozpatrzenia przez komisje sejmowe, niemniej jednak artykuł 119 ust. 3 Konstytucji jednoznacznie wskazuje, że analiza zgłoszonych poprawek powinna odbywać się przede wszystkim w toku prac komisji.
Przy tym, jak przyjął Trybunał wyroku o sygnaturze P11/08, powyższy przepis Konstytucji nie wyklucza możliwości wnoszenia poprawek dopiero w drugim czytaniu, jeżeli pozostają w związku formalnym i merytorycznym z projektem poddanym pierwszemu czytaniu. W niniejszej sprawie, w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych, po pierwszym czytaniu projektu ustawy o podatku od kopalin, na posiedzeniu Sejmu wprowadzono poprawkę w postaci ustanowienia mechanizmu waloryzacyjnego przewidzianego w artykule 9 ustawy o podatku od kopalin. W ocenie Trybunału przepis ten expressis verbis wskazuje na ścisły związek poprawki go wprowadzającej z artykułu 7 pierwotnego projektu ustawy, który określał sposób obliczania wysokości podatków oraz stawki podatkowe. Poprawka ta wprowadziła mechanizm podwyższania wskazanych w artykule 7 projektu kwot w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi waloryzacji. Tym samym pozostawała ona w ścisłym związku przedmiotowym z pierwotnym projektem ustawy o podatku od kopalin, nie powodując jednocześnie jakiegokolwiek wzrostu kosztów wykonania ustawy przez zwiększenie koniecznych wydatków z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych. Druga sygnalizowana przez wnioskodawcę poprawka do projektu ustawy o podatku od kopalin została zgłoszona w drugim jego czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Wprowadza ona wyjątek, chodzi tu o artykuł 3 ustęp 2 ustawy o podatku od kopalin, wprowadza ona wyjątek od opodatkowania wydobycia miedzi i srebra, co przesądza o słuszności wniosku, że powyższa poprawka mieści się w zakresie przedmiotowym pierwotnego projektu ustawy o podatku od kopalin. Dotyczy ona bowiem zwolnienia od opodatkowania niewielkiej ilości wydobytego urobku rudy miedzi pod warunkiem, że urobek ten został wykorzystany na cele badawcze. Podsumowując, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowane przez wnioskodawcę poprawki mieszczą się w dopuszczalnym konstytucyjnie zakresie przedmiotowym poprawek zgłaszanych w procedurze legislacyjnej. Ich wprowadzenie nie stanowiło tym samym naruszenia artykułu 118 ust. 1 oraz artykułu 119 ust. 1 i 2 Konstytucji. Podobna ocena została sformułowana przez Trybunał w odniesieniu do pozostałych poprawek zgłoszonych do pierwotnego projektu ustawy o podatku od kopalin w toku procesu ustawodawczego. Wnioskodawca zarzuca również nadmierny pośpiech przy uchwalaniu kwestionowanej ustawy, co miało wpłynąć na brak rzetelnej dyskusji nad wprowadzonymi unormowaniami i naruszać artykuł 2 i artykuł 7 Konstytucji. Harmonogram czynności składających się na proces legislacyjny ustawy o podatku od kopalin wskazuje, że proces ten przebiegał niezwykle sprawnie. Niemniej jednak szybkość postępowania ustawodawczego sama w sobie nie może stanowić zarzutu niekonstytucyjności, ponieważ szybkie procedowanie nie jest równoznaczne z naruszaniem jego trybu. Tak było na przykład stwierdzone w wyroku o sygnaturze K4/06. Szybkość postępowania ustawodawczego może być oceniana po pierwsze ze względu na to, czy przebieg prac parlamentarnych nie pozbawił określonej grupy parlamentarnej możliwości przedstawienia w poszczególnych fazach postępowania ustawodawczego swojego stanowiska. Po drugie, z punktu widzenia związku między szybkim tempem prac ustawodawczych a jakością ustawy, co podlega weryfikacji w toku postępowań oceniających merytoryczną wartość przepisów ustawy. Istnieje wprawdzie prawdopodobieństwo, że ustawa pośpiesznie rozpatrzona i uchwalona może zawierać błędy, ale nie może to samo przez się przesądzać oceny zgodności ustawy z Konstytucją. Ustosunkowując się do kwestii nadmiernego pośpiechu w uchwaleniu ustawy o podatku od kopalin, Trybunał uznał, że nie doprowadził on do naruszenia standardów konstytucyjnych. Duże tempo prac ustawodawczych samoistnie nie uniemożliwiło dyskusji w przedmiocie unormowań wprowadzonych kwestionowaną w niniejszej sprawie ustawą. Jej projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, w ramach których został przesłany do zaopiniowania szerokiemu kręgowi podmiotów. Ponadto projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z artykułem 5 ustawy o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa. Skutkiem tego było zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy dokonane przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. W toku procesu legislacyjnego uzyskano również opinie ekspertów dotyczące zagadnień konstytucyjności projektowanych unormowań.
Chmaja Piotrowskiego od Rowąż-Sypniewskiego. Dodatkowo Trybunał zauważył, że wbrew twierdzeniu wnioskodawcy, mianowicie w dniu 28 lutego 2012 odbyło się bowiem drugie czytanie podczas 9 posiedzenia Sejmu, nie poruszono jednak kwestii poprawek odnoszących się do waloryzacji i dokonywania pomiarów. To jest zapisane we wniosku Prawa i Sprawiedliwości na stronie 27. Poprawka stanowiąca treść artykułu 9 ustawy o podatku od kopalin została zasygnalizowana w trakcie posiedzenia Sejmu 28 lutego 2012 roku. Świadczą o tym jednoznacznie wypowiedzi posłów Andrzeja Rozenka i Genowefy Tokarskiej. Tak jest w sprawozdaniu stenograficznym na stronie 11 i 12, które mogły stanowić impuls do dyskusji w kwestii mechanizmu waloryzacyjnego. W dalszej kolejności Trybunał przeszedł do zarzutów o charakterze merytorycznym, dotyczących treści zakwestionowanej w niniejszej sprawie ustawy. Wnioskodawca zarzuca artykułowi 7 ustępy od 1 do 5 ustawy o podatku od kopalin, określającemu stawki podatkowe, że łączna wysokość opodatkowania dochodów z wydobycia miedzi i srebra zbliża się do wysokości tych dochodów oraz po zsumowaniu z podatkiem dochodowym ma charakter konfiskacyjny, naruszając przez to istotę prawa własności. W tym kontekście Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że realizacja obowiązku podatkowego zawsze łączy się z ingerencją w prawa majątkowe podatnika. Jednakże, skoro regulacja prawna dotycząca obowiązków podatkowych ma wyraźną podstawę konstytucyjną, to jej dopuszczalność nie może być rozpatrywana w kategoriach ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw, czyli artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, lecz w kategoriach relacji między obowiązkami konstytucyjnymi z jednej strony i ochroną konstytucyjnych wolności i praw z drugiej strony, których granice, treść są kształtowane przez właśnie obowiązki. Innymi słowy, obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, nie jest ograniczeniem, którego dotyczy artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, chociaż jego zakres i treść mogą być kontrolowane z punktu widzenia zgodności z Konstytucją. Tu podaję wyroki, sygnatury wyroków, do tego się odnoszących. W niniejszej sprawie wnioskodawcy wskazali na związek między ciężarem podatkowym a konstytucyjnie chronionym prawem własności i możliwością jego wykonywania. Tym samym niezgodność z Konstytucją kwestionowanych przepisów mogłaby polegać na takim ukształtowaniu obowiązku podatkowego, który prowadziłby do pozbawienia podatnika swobody korzystania ze środków majątkowych. Tak Trybunał stwierdził w wyroku z 16 października 2007 roku na przykład. Co równałoby się z pozbawieniem ochrony w zakresie istoty tego prawa. Na tle niniejszej sprawy podkreślenie wymaga to, że podatki oraz inne daniny publiczne wyróżnia pośród wszelkich ciężarów publicznych i świadczeń publicznych cecha stałego i podstawowego elementu ustrojowego państwa, źródła jego utrzymania. Innymi słowy, bez podatków państwo nie może funkcjonować. Są one swoistą ceną, jaką każdy z nas płaci za zorganizowanie i względnie bezpieczne życie w społeczeństwie. Przy tym ustalanie wysokości podatku na określonym poziomie jest wyrazem polityki podatkowej państwa, w zakresie której przysługuje daleko większa swoboda niż przy stanowieniu innych obciążeń, jako że od tego zależy istnienie i wypełnianie przez państwo jego podstawowych funkcji. Następstwem swobody ustawodawcy w kształtowaniu prawa daninowego jest ograniczenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest uprawniony do oceny celowości poszczególnych rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę. Kwestia politycznej lub ekonomicznej zasadności wprowadzonych w tym zakresie rozwiązań pozostaje w zasadzie poza kognicją Trybunału. I zresztą Trybunał to wielokrotnie potwierdzał w swoich wyrokach, który może ingerować w tę sferę tylko wówczas, gdy unormowania ustawowe poddawane kontroli godzą w sposób oczywisty w normy, zasady lub wartości konstytucyjne. W mniejszej sprawie problem oczywistej ingerencji dotyczy, zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy, naruszenia istoty przysługujących mu praw majątkowych, własności.
W tym kontekście Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w artykule 7 w ustępach od 1 do 5 ustawy wzięto pod uwagę kwestię zdolności płatniczej podatnika, a przez to przepis ten nie narusza istoty jego prawa własności, ani nie prowadzi do konfiskaty mienia. W każdym przypadku określonym w artykule 7 ustawy stawka podatkowa będzie niższa niż zysk podmiotu wydobywającego miedź oraz srebro w przeliczeniu odpowiednio na tonę lub kilogram. Dodatkowo stawki podatkowe zostały normatywnie ograniczone przez wskazanie maksymalnych wartości 16 tysięcy złotych za tonę miedzi oraz 2100 zł za kilogram srebra. Oznacza to, że w sytuacji wysokich cen miedzi i srebra na rynkach światowych doprowadzi to do znacznego wzrostu zysku podmiotów wydobywających te surowce. Tym samym państwo odstąpi od przejmowania części renty surowcowej, pozostawiając nadwyżkę podatnikowi. Ponadto pamiętać należy, że podmiotem zobowiązanym z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a zatem poniesienie przez niego dodatkowych kosztów może zostać zrekompensowane zgodnie z regułami rynkowymi, w szczególności przeniesione, przynajmniej częściowo, na klientów przez podniesienie ceny sprzedawanej kopaliny. Również z informacji przedstawionych przez KGHM Polska Miedź wynika, że sytuacja spółki na rynku, mimo wprowadzenia podatku od niektórych kopalin, jest stabilna. Kolejnym wzorcem kontroli artykułu 7 ustęp od 1 do 5 ustawy o podatku od kopalin wskazanym przez wnioskodawcę jest artykuł 217 Konstytucji, z którego wyprowadza on zasadę opodatkowania stosownie do zdolności podatkowej. Odnosząc przedmiot unormowania tego przepisu Konstytucji do treści normatywnej artykułu 7 ustawy o podatku od kopalin, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis stanowi wyraz legitymowanego konstytucyjnie władztwa podatkowego państwa, spełniający wymogi wskazane w artykule 217 Konstytucji co do ustawowej formy określenia stawek podatku, jako przepis zawarty w ustawie o podatku od kopalin. To powoduje, że artykuł 7 ustępy od 1 do 5 ustawy o podatku od kopalin jest zgodny z powołanym przepisem ustawy zasadniczej. W nawiązaniu do grupy wzorców kontroli, a mianowicie artykułu 2, artykułu 20, artykułu 21 ustęp 1 i artykułu 22 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że uzasadnienie wniosku w mniejszej sprawie nie zawiera argumentacji popierającej zarzut niezgodności artykułu 7 ustęp od 1 do 5 ustawy z wymienionymi przepisami Konstytucji, co skutkuje umorzeniem postępowania. Wnioskodawcy zarzucają również, że artykuł 1 ustęp 1, artykuł 3 ustęp 1, artykuł 4, artykuł 7 ustęp od 1 do 5 ustawy o podatku od kopalin, zarzucają również naruszenie zasady powszechności i równości opodatkowania, co wynika z objęcia obowiązkiem podatkowym tylko jednego podmiotu KGHM Polska Miedź, a nie wszystkich przedsiębiorców wydobywających kopaliny. Uwzględniając jednak sformułowane we wniosku zastrzeżenia, Trybunał doszedł do wniosku, że odnoszą się one w istocie jedynie do artykułu 3 ustęp 1 i artykułu 4 ustawy o podatku od kopalin. Artykuł 84 Konstytucji formułuje zasadę powszechności opodatkowania, która wyraża się w tym, że podatek jako świadczenie o charakterze nieekwiwalentnym powinien obciążać wszystkich, tak aby móc pokrywać wspólne potrzeby. Akcentuje ona zatem aspekt podmiotowy, nie należy natomiast wywodzić z niej dyrektywy powszechności opodatkowania w znaczeniu przedmiotowym, a zatem wymogu objęcia podatkiem wszystkich sfer aktywności jednostki. Oznacza to, że ustawodawca dysponuje swobodą w zakresie przyjmowania określonego kształtu unormowań podatkowych, sprowadzającą się w szczególności do autonomii w zakresie wskazywania przedmiotu opodatkowania, będącej elementem swobodnego dobierania celów i założeń polityki daninowej. W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny wywiódł, że ustawodawca, działając w ramach przysługującej mu swobody, był uprawniony do, tu cudzysłów,
wybiórczego objęcia obowiązkiem podatkowym stanu faktycznego polegającego na wydobyciu miedzi i srebra. Artykuł 3 ust. 1 ustawy. Jako że ustawa zasadnicza nie wprowadza zasady powszechności opodatkowania w wymiarze przedmiotowym. W ten sposób, przewidując powinność podmiotów dokonujących w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra, czyli artykuł 4 ustawy o podatku od kopalin, nie naruszył również zasady powszechności w aspekcie podmiotowym. Wynika to stąd, że adresat normy podatkowej został oznaczony generalnie przez odwołanie się do jego cech rodzajowych, a nie indywidualnych, na przykład poprzez wskazanie KGHM Polska Miedź. Niezasadny jest zatem argument wnioskodawcy, że ustawodawca opodatkował jeden podmiot. Kwestionowane unormowanie ma bowiem zastosowanie do każdego podmiotu spełniającego określone w nim przesłanki uznania za podatnika. W ten sposób w odniesieniu do opodatkowanego stanu faktycznego została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w artykule 84 Konstytucji. Pojawienie się nowych podmiotów wydobywających miedź i srebro spowoduje objęcie ich obowiązkiem podatkowym w podatku od wydobycia niektórych kopalin, co wiąże się z generalnością normy prawnej. Z kolei zasada równości opodatkowania, czyli artykuł 84 Konstytucji, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest sytuowana w ramach ogólnej zasady równości, czyli artykułu 32. W związku z tym dokonanie oceny konstytucyjności artykułu 3 ust. 1 i artykułu 4 ustawy o podatku od kopalin wymaga przede wszystkim ustalenia cechy, według której następuje zaliczenie poszczególnych podmiotów do określonej klasy. O zaliczeniu do grupy podmiotów charakteryzujących się wspólną cechą istotną przesądza wydobywanie określonej kopaliny w postaci miedzi i srebra w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca miał prawo dokonania wyboru takiej, a nie innej cechy w ramach przysługującej mu swobody działania. Wszystkie podmioty posiadające tę cechę są traktowane w ustawie o podatku od kopalin równo, ich sytuacja prawno-podatkowa jest jednakowa. Tym samym kwestionowana regulacja nie narusza w ocenie Trybunału Konstytucyjnego zasady równości opodatkowania wywodzonej z artykułu 84 i artykułu 32 Konstytucji. Przy tym niezasadny jest pogląd wnioskodawcy o konieczności uznania za grupę relewantną wszystkich podmiotów wydobywających kopaliny, a w konsekwencji obowiązku równego traktowania każdego z przedsiębiorców mieszczących się w tej kategorii. Oznaczałoby to bowiem jednakowe traktowanie podmiotów, które znajdują się w różnej sytuacji, spowodowanej m.in. odmiennymi kosztami wydobycia poszczególnych kopalin czy innymi opłatami publiczno-prawnymi związanymi z ich wydobywaniem. Tymczasem konstytucyjna zasada równości w świetle orzecznictwa Trybunału zakłada także to, że podmioty, cudzysłów, różne, takie, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej, powinny być traktowane odmiennie. Kolejnym zarzutem sformułowanym przez wnioskodawców jest naruszenie artykułu 1 ust. 1, artykułu 3 ust. 1, artykułu 6 i artykułu 7 ust. od 1 do 5 ustawy podatku od kopalin zakazu podwójnego opodatkowania. Przez to, że w kwestionowanych przepisach nie zawarto wyłączenia z opodatkowania podatkami dochodowymi od osób fizycznych oraz od osób prawnych dochodów z wydobycia miedzi i srebra, co skutkuje podwójnym opodatkowaniem dochodów z tej działalności. Wynika to stąd, że podatek od wydobycia niektórych kopalin, choć nie został tak wprost nazwany, jest w istocie podatkiem dochodowym. W kontekście tak sprecyzowanego przedmiotu kontroli Trybunał stwierdził, że za odnoszące się do kwestii podwójnego opodatkowania dochodu mogą być uznane jedynie te przepisy, w których określono przedmiot, jest artykuł 3 ust. 1 ustawy o podatku od kopalin oraz podstawę opodatkowania, czyli artykuł 6 o podatku od kopalin. Trybunał zauważył również, że ustawa zasadnicza nie wprowadziła zasady zakazu podwójnego opodatkowania. Wskazane przez wnioskodawcę wyroki Trybunału odnoszące się do tego zjawiska nie mogą stanowić podstawy sformułowania wniosku, że naruszenie zakazu podwójnego opodatkowania prowadzi bezpośrednio, niejako automatycznie, do naruszenia konstytucji. Potencjalna niezgodność z konstytucją może wynikać dopiero stąd, że podwójne opodatkowanie stanowi, przykładowo, nadmierną czy nieproporcjonalną ingerencję w prawa majątkowe podatnika, czy też naruszenie zasady sprawiedliwości opodatkowania.
zakaz podwójnego opodatkowania stanowi zasadę o randze ustawowej wyprowadzoną z ustaw podatkowych, a nie mającą bezpośredniego osadzenia w ustawie zasadniczej. Fragment wniosku w mniejszej sprawie odnoszący się do zarzutu podwójnego opodatkowania dochodów podatnika nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych argumentów uzasadniających naruszenie przez takie opodatkowanie norm konstytucyjnych, w szczególności wskazanych przez ustawodawcę artykułu 2 i artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. To zaś nakazuje umorzenie postępowania w związku z nienależytym uzasadnieniem wniosku na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Z kolei kwestionowane przez wnioskodawcę artykuły 17 i 19 ustawy o podatku od kopalin wyłączają z katalogu kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych kwoty uiszczonego podatku od wydobycia niektórych kopalin. Z kolei artykuł 27 ustawy o podatku od kopalin określa termin wejścia w życie powyższych przepisów zmieniających 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, to jest 18 kwietnia 2012 roku, a zatem w trakcie trwania roku podatkowego. Zarzut sformułowany przez wnioskodawcę pod adresem wskazanej regulacji dotyczy naruszenia artykułu 2 Konstytucji i wywodzonych z niego zasad pewności prawa oraz zaufania państwa do państwa i stanowionego przez nie prawa, z których wynika zakaz właśnie wprowadzania zmian w zakresie podatków w trakcie okresu rozliczeniowego. W kontekście sformułowanych w mniejszej sprawie zarzutów podstawowym problemem jest odpowiedź na pytanie o to, czy reguła zakazu zmian w podatkach rocznych dotyczy jakichkolwiek modyfikacji w takim podatku, czy zmian ograniczonych jedynie do pewnych elementów stosunku podatkowego. W związku z tą kwestią Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że powyższy zakaz odnosi się do wszystkich elementów konstrukcyjnych obowiązku podatkowego, a zatem podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych. Wobec tego Trybunał stwierdził, że zmiany ustaw podatkowych wprowadzone na mocy artykułu 17 i artykułu 19 ustawy o podatku od kopalin i wchodzące w życie w trakcie trwania roku podatkowego nie są objęte zakazem wynikającym z artykułu 2 Konstytucji. Wskutek ich wprowadzenia nie uległ modyfikacji ani przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ani stawki podatkowe, ani podstawa opodatkowania w tych podatkach. Innymi słowy, nie doszło do ustalenia nowych zasad obliczania czy wymiaru tych podatków. Nadal przedmiot opodatkowania stanowi zasadniczo dochód będący nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. W dalszym ciągu podstawą opodatkowania jest osiągnięty przez osobę fizyczną lub prawną dochód, a zatem przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, których katalog nie uległ zmianie po wejściu w życie ustawy o podatku od kopalin oraz po dokonaniu ściśle określonych odliczeń od tego dochodu, których lista również nie uległa zmianie. Zmiany wynikające z zakwestionowanych artykułów 17 i 19 ustawy o podatku od kopalin w żaden sposób nie zmieniły elementów składających się na przedmiot i metodę obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, w szczególności dlatego, że nie uległ modyfikacji katalog kosztów uzyskania przychodu oraz odliczeń od dochodu. Dodatkowo wnioskodawca odniósł zakaz wprowadzania zmian w prawie podatkowym w czasie trwania roku podatkowego do nałożenia podatku od wydobycia niektórych kopalin. W tym zakresie Trybunał przypomniał, że powyższy zakaz jest związany w orzecznictwie Trybunału jedynie z podatkami wymierzanymi w skali rocznej, a i ten nie ma charakteru absolutnego. Tymczasem podatek od wydobycia niektórych kopalin jest rozliczany w skali miesięcznej. Tym samym kwestionowane przez wnioskodawcę przepisy są zgodne z artykułem 2. Kolejny zarzut wnioskodawcy także dotyczy naruszenia artykułu 2 Konstytucji i wynikających z niego zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasad poprawnej legislacji w kontekście jasności i precyzyjności przepisów prawa i zachowania odpowiedniej vacatio legis. Ustosunkowując się do kwestii oceny zakwestionowanych przepisów pod względem wymogu precyzji i jasności unormowań, Trybunał, ustosunkowując się do kwestii oceny, że
nie zawierają pojęć niedookreślonych w stopniu, który konkretyzowałby obowiązek Trybunału sięgnięcia po środek ostateczny w postaci stwierdzenia niekonstytucyjności unormowania. Powszechnie przyjęte metody wykładni przepisów prawa pozwalają bowiem na usunięcie ewentualnych niejasności wynikających z zaskarżonych przepisów. Wnioskodawcy wskazują przede wszystkim, że ustawa wielokrotnie posługuje się wieloznacznym pojęciem wydobycie, to cudzysłów, które może być rozumiane potocznie albo w sposób określony w artykule 6 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Tymczasem już projektodawcy ustawy o podatku od kopalin usuwają wątpliwość wnioskodawcy, wyraźnie zaznaczając, że w zakresie pojęć urobku rudy miedzi i wydobycia miedzi oraz srebra w ustawie bazuje się na definicjach wynikających z artykułu 6 Prawa geologicznego i górniczego. Takie rozproszenie materii swoiste jest zagadnieniem z zakresu techniki legislacyjnej, a samo uregulowanie określonego zagadnienia w różnych aktach normatywnych tylko w skrajnych wypadkach uznać należałoby za naruszenie konstytucji. Miałoby to miejsce wówczas, gdy ustawodawca bez żadnego uzasadnienia ujął regulację jednej kwestii w różnych przepisach, a nawet różnych ustawach, a skutkiem tego działania byłaby poważna dezorientacja adresatów i organów stosujących prawo. W ocenie Trybunału w analizowanym przypadku takie niebezpieczeństwo nie występuje. Podobnie Trybunał ocenił zarzut wielokrotnych odesłań zawartych w artykule 2 ustawy o podatku od kopalin, które zdaniem wnioskodawcy utrudniają interpretację ustawy i wymagają pilności, to jest cytat, pilności archiwisty w celu zrozumienia jej znaczenia. Słowniczek ustawowy zawarty w ustawie o podatku od kopalin zawiera definicje legalne trzech pojęć: urobku rudy miedzi, wydobycia miedzi i srebra oraz koncentratu. Ich wyjaśnienie przez ustawodawcę uzupełniono dodatkowo definicją wynikającą z artykułu 6 Prawo geologiczne i górnicze, pozwoliło na usunięcie wątpliwości co do znaczenia podstawowych pojęć składających się na elementy podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wskazane przez wnioskodawcę wielokrotne odesłania w ramach jednej definicji do określeń sprecyzowanych w innej pozwoliły ustawodawcy uniknąć zarzutu zbytniego rozbudowania definiendum oraz błędu ignotum per ignotum, a drobne niedogodności związane z koniecznością uzupełnienia definicji przez sięgnięcie do określenia występującego w kolejnym przepisie tego samego artykułu nie mogą być podstawą formułowania wniosku o kwalifikowanej niejasności unormowania. Odnosząc się z kolei do kwestii niekonstytucyjności artykułu 3 ust. 1, artykułu 5 i artykułu 6 ustawy, Trybunał zauważył w szczególności, że ustawodawca w sposób precyzyjny i jasny określił przedmiot opodatkowania, artykuł 3 ust. 1 ustawy o podatku od kopalin, moment powstania obowiązku podatkowego, to jest artykuł 5, oraz podstawę opodatkowania, artykuł 6. Z punktu widzenia podatnika nie powstają żadne wątpliwości interpretacyjne dotyczące tych elementów zobowiązania podatkowego, a które wpływałyby na powstanie trudności związanych z jego wykonaniem. W szczególności nie są one konsekwencją sygnalizowanej przez wnioskodawcę nieścisłości w postaci rozdzielenia przedmiotu opodatkowania od podstawy opodatkowania. Nawiązując do naruszenia w ustawie o podatku od kopalin wymogu odpowiedniej vacatio legis, Trybunał stwierdził przede wszystkim, że przewidziany w artykule 27 ustawy o podatku od kopalin okres odroczenia odpowiada generalnym założeniom z artykułu 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. W takiej sytuacji uznanie przez Trybunał Konstytucyjny, że doszło do naruszenia artykułu 2 Konstytucji, mogłoby nastąpić tylko w rażących przypadkach. Orzeczenie takie spowodowałoby bowiem konieczność stosowania fikcji, iż ustawa nie zaczęła obowiązywać, a jej wejście w życie w kształcie merytorycznie niezmienionym uzależnione byłoby od ponownej decyzji parlamentu w sprawie vacatio legis. Tak zresztą było w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 września 2003 roku. Trybunał przypomniał, że w swoim orzecznictwie przyjmuje domniemanie konstytucyjności kontrolowanych przepisów. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny miał na względzie jeden z motywów wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin: dbałość o stan finansów publicznych i zmniejszenie państwowego długu publicznego, co stanowi wartość chronioną konstytucyjnie. Tu powołuje się na kilka wyroków Trybunału.
W tych okolicznościach Trybunał nie zdecydował się na uznanie niekonstytucyjności ustawy o podatku od kopalin ze względu na przewidziany dla niej 14-dniowy okres vacatio legis, artykuł 27 ustawy, którego, cudzysłów, odpowiedniość może budzić pewne wątpliwości ze względu na wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych w tak krótkim czasie, co mogło skutkować trudnościami w przygotowaniu się do ich poniesienia przez podatnika. Innymi słowy, Trybunał zaznaczył, że wyznaczony przez ustawodawcę tak krótki okres spoczywania kwestionowanej ustawy nie stanowi optymalnego rozwiązania z punktu widzenia wymogów konstytucyjnych. Niemniej jednak wada ta została zrównoważona przez doniosłość funkcji fiskalnej realizowanej ustawą o podatku. Ponadto na osłabienie argumentu dotyczącego zbyt krótkiego okresu vacatio legis wpływ ma to, że zapowiedź wprowadzenia podatku od niektórych kopalin pojawiła się już 18 listopada 2011 roku w exposé prezesa Rady Ministrów. A sam projekt ustawy o podatku od kopalin wpłynął do Sejmu 19 stycznia 2012 roku i był przedmiotem procedowania przez niemal 3 miesiące. Tym samym adresaci unormowania mieli możliwość zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami wcześniej niż w momencie opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw, a przez to adaptacji do nowej regulacji prawnej. Sygnalizowane wyżej wątpliwości konstytucyjne dotyczą jedynie aspektu ekonomicznego obowiązków nałożonych w ustawie o podatku od kopalin. Jeśli zaś chodzi o wskazywaną przez wnioskodawcę infrastrukturę prawną, techniczną i personalną, to Trybunał nie dostrzegł argumentów przemawiających za słusznością poglądów wnioskodawcy. Trudno sobie wyobrazić bowiem, żeby podmiot, który profesjonalnie i na ogromną skalę zajmuje się działalnością gospodarczą, jakim jest KGHM Polska Miedź, dysponujący rozbudowaną infrastrukturą techniczną i personalną, miał jakiekolwiek problemy z dostosowaniem się, nawet w tak krótkim 14-dniowym okresie, do wypełnienia nowego obowiązku w zakresie wypełnienia i złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej. To jest artykuł 14 ustawy o podatku od kopalin. Oraz dokonywania pomiarów określonych w artykule 15 ustępy od 1 do 3 ustawy o podatku od kopalin przy użyciu urządzeń zgodnych z wymogami przewidzianymi w ustawie z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. W szczególności w świetle artykułu 134 ustęp 1 prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca mający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża wnosi opłatę eksploatacyjną, która jest ustalana jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego w okresie rozliczeniowym. Tym samym należy stwierdzić, że już uprzednio podatnik był obowiązany zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia pomiarowe na potrzeby uiszczenia opłat eksploatacyjnych. To była ostatnia, 33. teza uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie podstawowych motywów wyroku. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przewidzianym. Dziękuję za obecność, za udział w rozprawie.